Witajcie kochani, dzisiaj przygotuję dla Was instrukcję, jak wykonać taki wieniec bożonarodzeniowy własnoręcznie. Nie jest on aż tak trudny, jak się wydaje. Zachęcam do wspólnej zabawy. Do wykonania wianka bożonarodzeniowego potrzebujemy bazy. Bazę można wykonać z tego, co się ma w domu, bądź kupić u florystów, bądź kwiaciarek gotowe bazy. Tutaj mam bazę wykonaną z gąbki mokrej. Do niej wkładamy świeże kwiaty. Ona zawiera w sobie wodę i ma takie wartości bakteriobójcze, więc żywe kwiaty na pewno dłużej będą stały w takiej bazie. Tutaj mamy zwykłą taką bazę zrobioną ze styropianu, dostępną w różnych sklepach papierniczych. My będziemy pracować na bazie zrobionej ze słomy. Ja mam tu taką bazę już owiniętą. One są do kupienia też w kwiaciarniach, bądź na różnych giełdach florystycznych. Ale zachęcam też do eksperymentowania i szukania w domu różnych ciekawych innych form do zrobienia wianka. Tutaj na przykład jest zwykły karton wycięty. Można też zrobić bazę z drutów, owinąć. To musi być coś, co będzie miało dosyć trwały kształt koła. Dobrze. Oprócz tego potrzebujemy jodłę lub inne zielone materiały żywe. Ja tutaj przygotowałam jodłę Nobilis. Ją najbardziej polecam, dlatego że ona się nie sypie. Ona jak się zasusza, to po prostu się troszeczkę zmieni kształt, wykręcą się troszeczkę igiełki, ale nie będzie się sypać. Więc jodła Nobilis jest jak najbardziej fajna. Tutaj mam jeszcze tuję i cyprysika. On trochę kuje, ale też nada dosyć ciekawej formy całemu wiankowi. Będzie się coś działo więcej niż tylko sama jodła. Będzie ciekawszy i możemy wtedy wykorzystać też materiały, które są dostępne u nas w ogrodzie, gdzieś w lesie, przy skwerkach. To są materiały, które są dostępne dla wszystkich. Do dekoracji wianka też możemy wykorzystać wszystko to, co tylko chcemy, co nam w duszy zagra. Ja zachęcam do tego, żeby troszeczkę pobudzić swoją kreatywność, wymyśleć sobie jakiś pomysł, mieć jakąś wizję, a potem zbierać różne ciekawe elementy pochodzenia naturalnego, albo na pewno mamy w domu dużo ciekawej dekoracji świątecznej. To jest wszystko dostępne w sklepach, łatwo dostępne, duży wybór. Także tutaj mam zmagazynowane szyszki, bombki, orzechy, mogą być też cynamony, mogą być suszone pomarańcze, mogą być suszone jabłka, wszystko to, co kojarzy nam się ze świętami. Na to mam jeszcze takie też dekoracje, które są z wszystkich nam znanego sklepu kosmetycznego. Do wykonania wianka będzie nam jeszcze potrzebny drut do zawijania. Ja tu mam też taki specjalistyczny drut florystyczny. On jest owinięty na takim kawałku drewna i to ułatwia zawijanie. Aczkolwiek jeśli ktoś nie ma takiego i też jest dostępny w kwiaciarni, też można zapytać w kwiaciarni, czy jest do kupienia. Jeśli ktoś takiego nie ma, to może skorzystać z normalnego drutu lub nawet sznurka, ale proponuję nawinąć sobie wcześniej na jakiś kawałek papieru, jakiegoś rulonu czy patyczka, bo będzie nam łatwiej zawijać materiał na wianku.
Tu do dekoracji jeszcze mamy różne kolorowe wstążki, raczej będziemy korzystać z jednej, ale można też zrobić małe kokardki jako dekoracje. I ja mam klej na gorąco. Klej na gorąco będzie służył do przyklejania tych wszystkich elementów do wianka, ale jeśli ktoś nie ma kleju na gorąco, można to zrobić drucikiem. Drucikiem, można też nabijać drucikiem. Dobrze, zaczynamy więc. Do pracy. Gałązki jodły ucinamy sekatorem. Sekator jest niezbędny. Szykujemy sobie mniejsze elementy, które da się zawinąć. Cały materiał nam się przyda. Nawet jak mamy takie gałązki, które zostają z obcinania, mniejszych gałązek, mam takie grubsze, to z nich także można zrobić bazę do wianka. Tylko trzeba by było owinąć drucikiem. Także da się. Ale ja korzystam z bazy zrobionej ze słomy. Ona jest dosyć wypukła, więc ten wianek będzie sprawiał wrażenie takiego dużego, bo ona nie jest jakby płaskie, tylko jest takie wypukłe. Dobrze. Tutaj mam drucik. Wbijam drucik, właściwie zawijam, zawinę go sobie wokół bazy. W ten sposób. I skręcam. Wystające elementy odcinam i maskuję. No to zaczynamy. Przygotowałam jodłę w trzech rozmiarach. Trochę wyższe, trochę większe takie. O, trochę większe. Tu są większe i mniejsze elementy. Te mniejsze elementy będę zaplatać od środka wianka. Kładę na bazie, przytrzymuję kciukiem i dokładam następną gałązkę. Dosyć blisko, żeby zamaskować wianek. Wianka nie może być widać. Przytrzymuję kciukiem i zawijam. Dokładam następną gałązkę. Przytrzymuję kciukiem i zawijam. Przytrzymuję kciukiem. Dokładam następną. Przytrzymuję kciukiem i zawijam. Do samego końca. I przechodzę do środka, szukam takich mniejszych elementów. Żeby zamaskować bazę. Teraz zaczynamy drugi rząd. Dokładnie tak samo. Dokładamy, ale troszeczkę niżej. Tym razem będziemy musieli zamaskować jeszcze drucik. Przytrzymuję kciukiem i dokładam następną gałązkę. Dlatego drucik przydaje się na takim drewienku. Łatwo jest go naciągnąć. W ten sposób. Musimy mocno naciągnąć drucik, żeby nasze gałązki nie wypadały z bazy. I naciągam. Po dwóch rzędach jodły Nobilis mogę użyć innego materiału. Na przykład cyprysika.
Ja osobiście bardzo lubię wianki ze świeżego materiału. Nie przepadam za sztucznymi. Tego Państwo nie czują, ale ta jodła wspaniale pachnie. Potem w domu też mamy taki element pachnącej dekoracji świątecznej. Tutaj mamy już newralgiczny moment, końcówka naszego wieńca. Raczej wybieram mniejsze elementy, krótsze. Troszeczkę niektóre skrócę. Te wszystkie ogonki musimy zawsze zawinąć, żeby nam nie odstawały od wieńca. W ten sposób. I to, co zostaje na samym końcu, wbijam wianek. Jeśli jest to wianek, oczywiście zrobiony ze słomy. Żeby nikogo nie skrzywdził, i żeby się mocno trzymał, żeby żaden z elementów nie wyleciał. Mocno wbijam wianek. Albo po prostu go zakręcam, zabezpieczam w jakiś sposób, jeśli to będzie inna baza, żeby trucik się nie odwinął. Tak oto powstała nasza baza. Tak przygotowana baza sama w sobie jest już piękna, pachnie i na pewno będzie piękną ozdobą w Państwa domach. Natomiast postanowiłam ją jeszcze trochę udekorować. Wykorzystam szyszki i klej na gorąco. Chwilkę trzeba przytrzymać. Niewielka ilość kleju, trzeba bardzo uważać, bo można się poparzyć. Natomiast taki klej na gorąco bardzo przydaje się w pracach florystycznych i innych stroikach. Jak ktoś tylko lubi, warto się takie zaopatrzyć. Z pompkami i z takimi ze styropianu też nie będzie problemu, żeby przymocować je na drucik. Po prostu je nabijamy. Natomiast z orzechami już może być gorzej, ale korzystam do tego klej. Fajnie też wygląda cynamon owinięty jakimś sznureczkiem bądź wstążką, też przewiązany, może być naokoło, co komu w duszy gra. Kogo jak kreatywność poniesie, tak może w tej chwili udekorować swój wianek i z tego, co ma. Co jest dostępne, co ma akurat w domu. Wykorzystam też czerwone pompki, żeby ożywić nasz wieniec.
Myślę, że wystarczy. Kolejnym etapem będą wstążki. Można wstążki wykorzystać różne, zrobić małe kokardki, które możemy tutaj też udekorować. Bądź się pokażę Państwu inne rozwiązanie, takie zwisające wstążki z wieńca. Korzystam sobie dwie wstążki. Może to. Fajnie, jak powtarzają się kolory. Jeśli na przykład mamy tutaj jakieś elementy białe, to fajnie, jeśli jeszcze gdzieś indziej pojawia się też ten kolor biały. Albo jeśli mamy na przykład elementy czerwone, to że jeszcze jest gdzieś indziej, oprócz czerwonych pompek, no to jest jeszcze czerwona wstążka. Za dużo kolorów to też niedobrze. Odmierzam sobie taką samą długość drugiej wstążki. Raczej na oko. Składamy wstążki na pół. Bierzemy kawałek drucika. I przekładamy przez środek. Spinamy na pół i skręcamy. Ten wieniec został wykonany jako wieniec wiszący. Wstążkę proponuję przypiąć w tym miejscu. Ale można ją przypiąć tak naprawdę, gdzie tylko się chce. Można tutaj, można w ten sposób. Ja powiesiłam swój wieniec na drzwiach, ale taki sam wieniec może też posłużyć jako stroik bożonarodzeniowy, który będzie stał na stole wigilijnym. Albo na przykład jako wieniec adwentowy, tutaj ze świeczkami. Tą samą metodą zrobiłam także tą girlandę. Także wszystko zależy od Państwa. Kreatywność powinna zostać pobudzona i zachęcam do takiej pracy.